Muszę powiedzieć o idei tego, co tu pani zaplanowała. Dzień dobry. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i nasza partia, Partia Razem, jest partią młodą. My od ubiegłego roku tak czcimy Dzień Kobiet. Właśnie składamy kwiaty pod tablicą Marii Żyntary Malewskiej. Dla nas to jest taki symbol kobiety, Polki, walczącej właśnie, kobiety, która chciała przekazać tą swoją kobiecość, tą swoją twórczość, właśnie zadedykować wszystkim nam. I chcemy ją uczcić w ten sposób, składamy zawsze co roku kwiaty. W tym roku robimy to wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Miał być tutaj jeszcze OPZZ, może dojdzie. Tworzymy taką koalicję dla kobiet. Tak naprawdę to tylko symbol, tak? Tak, to jest symbolem naszym kobietom. Mhm. Jest to dzień, kiedy walczymy o nasze prawa, o to, żeby nam w życiu było lepiej, żeby były te prawa przestrzegane. A to jest nasz symbol olsztynianki, kobiety. Super, ja dziękuję. A ja jeszcze zapytam, w mailu informującym o tym spotkaniu tak, napisałyście pani, że miała być Ela Fabisiak. Nie o to chodzi, że kobiety właśnie są w bardzo małej liczbie. Nie dodałam tego. Ja widziałem w tych 26 ulic, tak? Tak. Patronami ulic. Tak. I co, chcecie panie zmienić coś w tym względzie? Chodźcie tutaj. Tak, chcemy. Ponieważ jest tak mało ulic z nazwą kobiecą, z nazwiskiem kobiecym, uważamy za to za jawną niesprawiedliwość. No jak tak może być? No ale może nie ma aż tak dużo zasłużonych olsztynianek, jak to żeby nie były. Ma? No proszę podać kilka przykładów. Ale to ja już nie mówię o olsztyniankach. Są Polki, które są bardzo, bardzo, bardzo no, dla kogo nas by pani widziała na tablicach? Na tablicach? W Olsztynie? No na przykład patronkę ulicy takiej troszeczkę mało zadbanej, Marii Kirzyk-Kłodowską. To jest kobieta, która no, dała z siebie ulicę. Tyle, ale chodzi o to, żeby była bardziej eksponowana, żeby była tablica, bo nam chodzi również o to, że są tylko 3 tablice w Olsztynie. Czyje? Dlaczego? Właśnie jest jeszcze jedna chyba Żyntary Malewskiej i jeśli się nie mylę, to jest naszej, gdzieś, o właśnie, Świetlicz Widacki, tak. Nie ma więcej, a jeśli chodzi o nazwy, są i poetki mniejszego kalibru, są pisarki, są malarki, no trzeba to jakoś uczcić. I co w tym względzie zamierzacie panie zrobić? Chcemy wystąpić do Rady Miasta, aby nadawać imiona, nazwiska kobiece nowym ulicom. Nowym ulicom? Nowym ulicom. Bo jeśli chodzi o dekomunizację, mamy swój stosunek do tego i chcielibyśmy, żeby te ulice były nadawane nowym ulicom. Powstaje dużo ulic, powstają nowe osiedla. Dlaczego nie mają być te osiedla właśnie nazwane samymi nazwiskami kobiecymi? Ale jakimi? Wie pan, pan mnie w tej chwili postawił pod murem. Jak powiedziałam. No nie przygotowana jest pani do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Uważam, że można popracować nad działaczkami, tutaj warmiaczkami, jak najbardziej. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Co to jest za gazeta? To jest gazeta wydana przez naszą partię z okazji właśnie takiej kobiecej, z okazji 98. rocznicy uzyskania praw wyborczych. Gazeta o kobietach. Te, które zaczynały walkę o prawa kobiet w Polsce. Nasza Marysiu, dla ciebie najpiękniejsze kwiaty, jakie są na świecie. Dobrze, że ciebie mamy. Chociaż mamy się gdzie spotkać, nie powiedzmy. Co? Czekaj, tylko mogę sobie wziąć. Chowa numer 17 to była koło na partyzantów, tak? A wspominam, bo jak chodziłam do szkoły, to pamiętam spotkanie z panią Marią Żyntarą Malewską.
zresztą ten jej wiersz, Ewaniu moja miła, recytowałam, więc miałam okazję ją jeszcze spotkać w swoim życiu. Widywałyśmy ją tutaj. To był 60. Na ulicach miasta. Dziękujemy. Miłego dnia. No. Możecie sobie wziąć do poczytania. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Po nas przejedzie. Tak zwaną setkę. Setką jakąś. Thank you.